Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Natalia Słowik po konkursie drużyn mieszanych w Klingenthal. Drugi rok z rzędu jesteś tutaj w takich właśnie zawodach. Jak tym razem się czułaś w porównaniu do ubiegłego sezonu? No tym razem jestem w trochę gorszej dyspozycji, więc też te skoki były dla mnie cięższe niż w tamtym roku. No. Największą presję sama na siebie nakładałaś, czy czułaś ją z zewnątrz jakkolwiek? Nie czułam w sumie z zewnątrz, bardziej tak sama z siebie. A to doświadczenie z ubiegłej zimy daje coś realnie teraz, czy to jest jeszcze długa droga, żeby się oskakać z tym Pucharem Świata letnim Grand Prix? No już trochę czuć takie doświadczenie, wiadomo, nie ma już takiego stresu jak te pierwsze starty, więc no. Co się pozmieniało w Twoich skokach, bo ubiegłoroczne lato było, co tu dużo mówić, lepsze wynikowo. Przejeździłaś bardzo dużo Pucharów Świata, potem okres ciężkiej pracy. Gdzie to troszeczkę szwankuje na razie? No to w sumie główne takie błędy to popełniam w locie. Bardzo dużo tracę na tym, że nie mam jakby dobrego czucia i zamiast iść nad narty cały czas, to się kładę w narty. Taka mała różnica dużo robi. Ja zerkałem, podsłuchiwałem, także ułożenie dłoni ponoć. Tutaj też są rezerwy. No, to też. Ale jakbyś nam wyjaśniła, o co chodzi. Aha, no to pewnie chodzi o to, że wykręcają dłonie w tą albo w tą stronę, zamiast tak trzymać równo. Pewnie nad tym pracowałaś gdzieś tam w tunelu aerodynamicznym. Też, to jest praca trudna, praca sprawiająca satysfakcję, bo no ja nigdy w takim tunelu nie byłem. Co można realnie zmienić szybko? No, dużo rzeczy można wyczuć właśnie w tym tunelu. Według mnie to też daje sporą jakby możliwość, bo tak w powietrzu nie masz tyle czasu, żeby sobie tam różne aspekty dograć, a w tunelu masz dużo czasu jednak. Natalia, pierwsza seria konkursowa, zerkamy z dołu na telebim, ty gotowa do skoku, ale panowie dookoła zaaferowani, zdenerwowani, pokazują coś, no i zapytam, co tam nie grało z tym wiązaniem, bo nie wiemy, czy się martwić, że mogło to się skończyć niebezpiecznie, czy tam była pełna kontrola i panowie trochę spanikowali? Nie no, wszystko pod kontrolą, to były takie dodatkowe zabezpieczenia, po prostu jedno się wypięło, ale to są takie rezerwowe zabezpieczenia, można powiedzieć. Ale chyba lepiej, że zwrócili uwagę, bo z tego co widziałem, to taki sznureczek gdzieś tam może między nartę a toru się dostać i to już pewnie komfortowe nie jest. Tak, no wiadomo. A rozbiło to jakoś ciebie nie. W kontekście skoku, bo pewnie trzeba szybko się pozbierać, a tej pewności nie, tylko może... Tak, zapijam te sznureczki, patrzę na zielone światło i 4, 3 i takie, o kurde, trzeba jechać. Trzeba jechać? Jechałaś i byłaś pewna, że wszystko okej? Czy gdzieś tam przez te sekundy jeszcze było, oj, coś tutaj może nie grać? Nie, no byłam pewna, ja sprawdzam zapięcia przed skokami z 5 razy, to zawsze jestem pewna. Dobra Natalia, teraz mamy parę tygodni do zimy. Jakie są te punkty, których trzeba przypilnować, żeby po prostu było lepiej? No to cały czas dawać z siebie 100% na treningach i będzie dobrze. Oby tak właśnie było. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Dziękuję bardzo.